Motylica nie żyje, w ogóle jakieś często jakieś tylko ich skrzydełka zostawały. Chciałbym wam dzisiaj pokazać, ściągnę. Witam panowie pszczelarze jeszcze raz, a co tam? Chciałbym wam dzisiaj pokazać coś ciekawego, co zobaczyłem pod daszkiem. Może wam też się to przyda, bo no, sprzyja nam to pszczelarzom, naszym pszczołom. Otworzyłem daszek i patrzę, mówię, skąd tutaj takie rzeczy się biorą, motylica. Nie żyje, w ogóle jakieś często jakieś tylko ich skrzydełka zostawały. I oczywiście tu jakaś muszka też jest. Wszędzie te skrzydełka. Motylica opierdzielona. Mówię, no na pewno coś im się stało. Pszczoły ich tutaj nie dosięgły, bo mają, nie mają przejścia. Odkryłem, że to są pajączki. Kiedyś te pajączki usuwałem. Ale od momentu, gdy zobaczyłem, że one zjadają nie pszczoły, a motylice, to im to zostawiłem. No po co mam psuć im wyżerkę, po co one i tak tu przyjdą. Tutaj akurat mam, o, jakieś tam zapiski. Matka tak, jajeczka nie, a później już były jajeczka i wszystko. Ul jest gotowy. Nieska 0707 to urodziny moich braci i bliźniaków, tam oni też mają pasik. O, jest tutaj ten pajączek. W ogóle, jeżeli się nie mylę, to jest to pajączek z rodziny czarnych wdów, który też ma taki jad mocny, tylko nie ma zębiski, nie ma takich zębów, ząbów i kłów, żeby zaszkodził człowiekowi. Tutaj też był jakiś, ale chyba został zjedzony przez innego. Niech one tu sobie walczą. Ale właśnie, jeszcze ten pajączek. On często żyje. On często, może go jakoś tu zoomuję. On często żyje gdzieś tu w wychodkach, w takich właśnie. Jest tutaj taki mały czarny, z rodziny właśnie czarnych wdów. Jeżeli się mylę, proszę mnie poprawić. O, ale jest tutaj inny koleżka. To on chyba tutaj się zajmuje tym wszystkim. No, no. O, widzi? A gdzieś tam coś tam się zaplątał własną sieć, czy coś próbuje polować, nie wiem. Wiem tylko jedno. Nie zrobię mu krzywdy. Bo to jest mój przyjaciel pająk. To jest mój przyjaciel pająk, który mi pomaga. A tutaj są dowody. Motylica opierdzielona. Może nie tylko motylica, może coś jeszcze tu wlatuje. Muszki opierdzielone. O to chodzi. O to chodzi. Niech on wpierdziela to wszystko. A nie, motylica będzie mi się tu próbowała dostać. Pajączku, żyj sobie spokojnie. Ja ci tutaj krzywdy nie zrobię. O, to jest. Ale tarantulka fajna. No, siedź tu sobie. Tu, o, jeszcze jeden. Ha, kurczę. Pajączki są pozytywne. Niech nikt nie zabija pająków. Rzadko kiedy on tu jakąś pszczołę złapie. Pszczoły tu łapią tamte na tych moich rozchodnikach. Skurwczybyski. No, dobra. Pozdrawiam. Moja pasieka. O, jeszcze wam pokażę, co, jak latają. Pszczółki chodzą ostro.
W ogóle pyłek zbierają. No o to chodzi. Wszędzie ich pełno. Śmigają. Ładne. Na komórce 4,9. Kurczę, żywe, wspaniałe pszczoły. Coś mnie tu zaraz pogonią, bo im we wlotkach stawię. O, o, o. Proszę zobaczyć. Widać, z pyłkiem była. Ale miała pyłek. Druga, kur. Co tutaj się dzieje? Skąd one ten pyłek biorą? Coś tu fajnie kwitnie gdzieś w ogrodzie. Super. No, to mi się podoba. Pozdrawiam was wszystkich i do zobaczenia. Jesień nadciąga. Pozdrawiam. Hej.